Wiele osób uważa, że 13 przynosi pecha. Kumulacja, przykładowo 13 piątek lub 13 poniedziałek, to już w ogóle coś strasznego, a dzisiaj mamy właśnie taki dzień, poniedziałek 13 maja, który zapewne wiele osób przesądnych będzie uważało za dzień straszny, dzień pechowy. Natomiast jak za chwilę zobaczycie na rynku kryptowalut, 13 maja może być mega owocny. Dla mnie już takim dniem jest, bo jeden airdrop już wpadł, o którym Was poinformowałem na Telegramie oraz na moim X-ie. Natomiast to nie wszystko, bo akcji, o których Wam dzisiaj powiem w tym nagraniu, w tym Crypto News, będzie naprawdę ogromna ilość. I co ważne, akcji, które potencjalnie mogą dać nam zarobić fajne pieniądze, będziemy to widzieć w tym nagraniu live. Wykonamy kilka akcji, bo część z nich, które wykonywaliśmy w poprzednich dniach czy też tygodniach, dzisiaj się zakończą, dzięki czemu będziemy mogli, tak jak mówię, na żywo sprawdzić wyniki, no ale jak się domyślacie, tych akcji pokażę Wam dużo więcej. Zakładek mam przygotowanych multum, zobaczcie zresztą sami, o teraz zjechałem troszeczkę niżej. Mam wszystko pootwierane, przygotowane, aby o niczym nie zapomnieć. Tak więc startujmy, nie traćmy czasu. Jak ja to mówię, działamy, nie śpimy. Zapraszam na kolejny Crypto News. Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz multum linków, które ułatwią Ci odnalezienie stron, na których będę się pojawiał w tym nagraniu, ale czasami będą to linki afiliacyjne, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane. I jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Pozwólcie, że dzisiaj nie będziemy analizować rynku kryptowalut, bo po prostu nie ma na to czasu. Widzieliście, jak dużo zakładek mam przygotowanych i zwyczajnie boję się, że ten film będzie trwał z godzinę. Mam nadzieję jednak, że uda mi się to wszystko powiedzieć w miarę szybko i co najważniejsze zrozumiale przekazać wszystkie informacje, tak aby każdy z Was mógł działać, jeżeli oczywiście będzie miał ochotę to zrobić. Fear and Greed Index pokazuje poziom 52 jednostek, jesteśmy na poziomie neutralnym, czyli tak naprawdę nikt nie wie co robić, czy kupować, czy sprzedawać, czy trzymać. No ale tak jak mówiłem Wam w poprzednich nagraniach, okres konsolidacji to nie jest nic złego. W mojej ocenie rynek przygotowuje się na jakiś wystrzał, bo hossa jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Bitcoin notuje spadek o 4%, Ethereum prawie 8%, BNB bez zmian, w porównaniu oczywiście do ubiegłego tygodnia. No a w takim okresie konsolidacji, w momencie, w którym kryptowaluty tracą na wartości, mamy okazję wejść w rynek. Dużo osób oczywiście korzysta z takich momentów, a tu mam dla Was przygotowanego takiego mema i porównanie, jak to wygląda u inwestora na rynku kryptowalut. Ile pieniędzy przeznacza na jedzenie, ile na żonę i dzieci, a ile z powrotem wrzuca w rynek kryptowalut. I można się z tego śmiać, ale myślę, że jeżeli każdy przeanalizuje swój portfel, swoje zachowania na rynku krypto, to duża część osób te statystyki będzie miała podobna do tego, co widzimy na obrazku. I to wówczas powinno dać nam do myślenia, aby realizować zyski. I nie mówię tutaj tylko o sprzedaniu swoich kryptowalut, dzięki czemu możemy wyciągnąć zyski z danej pozycji, ale żeby te profity również wyciągnąć do waluty fiat, a nie wrzucać ponownie w rynek kryptowalut, kupując nowe pozycje i tak w kółko, aż w pewnym momencie nie trafimy z zakupem, skończy się hossa, a my zostaniemy tokenami bez zysków, realnych zysków w naszym tradycyjnym portfelu. Pamiętajcie o tym, to była jedna z rzeczy, którą zrobiłem, a w zasadzie błąd, który popełniłem w poprzedniej hossie, bo jak wiecie, w 2017 roku moim głównym błędem było to, że nie realizowałem w ogóle zysków, czekałem w nieskończoność, aż te kryptowaluty polecą to the moon, chociaż już w tamtym momencie były naprawdę na niesłychanych profitach, no ale nie miałem doświadczenia, więc nie wiedziałem, że te zyski trzeba w końcu zrealizować, przez co zostałem z tokenami i musiałem tak czekać do kolejnej hossy przez kolejne lata. No i oczywiście pomnę o te doświadczenia już w kolejnej hossie mojej drugiej na rynku. Wiedziałem, że zyski trzeba realizować i tak też robiłem. Natomiast moim jednym z błędów było właśnie to, że ponownie rzucałem te zyski w kolejne projekty na rynku krypto, ok? Zrobiłem duże pieniądze, natomiast mogłyby być jeszcze większe, gdybym większą ilość środków trzymał jednak w USDT, a nie rzucał w kolejne nowe projekty, bo i mnie w tamtym momencie Bessa zaskoczyła. Surprise, motherfucker. Jak wiele osób na rynku, dobrze wiecie, jak wyglądał wykres Bitcoina i nie tylko. Mieliśmy ogromne wzrosty, spadki, później ponowna górka, no i wiele osób myślało, że będziemy lecieć jeszcze wyżej, w tym również ja, że poziom 100 tysięcy jest do osiągnięcia w tamtej hoście, przez to łatwiej było mi inwestować w kolejne projekty na rynku. Przez to, tak jak mówię, koniec końców niepotrzebnie pakowałem się, czy też za szybko pakowałem się w nowe projekty na rynku krypto. Oczywiście tam nie straciłem za dużo pieniędzy, bo wybierałem te projekty świadomie. W tym momencie inwestowałem już w takie fundamentalnie mocne projekty, no i one zrobiły wyniki już teraz
tej hoście, no ale tutaj ponownie musiałem czekać kolejny okres, aby do tych wzrostów doczekać, a więc pamiętajcie o tym. Wiem, że ten obraz jest śmieszny, ale może nam dać naprawdę dużo do myślenia, jeżeli przeanalizujemy nasz portfel i zastanowimy się na spokojnie, czy na pewno nasze zyski realizujemy, czy po prostu przerzucamy z jednego projektu na drugi. Naprawdę warto pomyśleć o tym, aby chociaż część kasy, które już tutaj zarobimy na tym rynku, wyciągnąć, nagrodzić je w jakiś sposób, czy po prostu dywersyfikować w inne aktywa, nie wiem, złoto, srebro, czy po prostu trzymać na portfelu, czy też w naszym banku. Nagradzajcie się, pamiętajcie o tym, my na tym rynku mamy zarabiać pieniądze. Dobra, lecę już do akcji, a o pierwszej z nich informowałem Was kilka dni temu na kanale, jest to nagranie, jak również oczywiście na X-ie, w którym omawiałem, w jaki sposób można zgarnąć tokeny Nexo, jest ich aż 10 milionów, wartych ponad 12 milionów dolarów i my możemy te tokeny zdobywać przez najbliższe 60 dni, teraz już troszeczkę mniej, 50 parę, wykonując tak naprawdę proste czynności, które są opisane tutaj na tej stronie, dokładnie, o, zobaczcie, 55 dni, mamy pokazane, za co konkretnie możemy zdobywać punkty, jak możemy nasz mnożnik zwiększyć, ale tak jak mówię, film jest już na kanale, możecie sobie do niego wrócić, w miarę dokładnie starałem się omówić, w jaki sposób takie punkty zdobywamy, więc sobie w wolnej chwili do niego wróćcie, no i jeżeli ktoś ma ochotę, może postarać się zdobywać tokeny Nexo. Dobra, i teraz przejdziemy sobie na giełdę Binance, bo tutaj mamy kilka akcji do wykonania i zaczniemy sobie od Megadrop. Nagrywałem Wam o tym film 12 dni temu i tak tylko w roli przypomnienia staraliśmy się tutaj o tokeny BB, których listing będzie miał miejsce dzisiaj o godzinie 12 tutaj na giełdzie Binance, czyli jak widzisz to nagranie to już jest po listingu, oczywiście info Wam przekazałem na X-ie, Telegramie, tak aby Wam o tym oczywiście przypomnieć. No i za chwilę live w tym nagraniu sprawdzimy, jaki wynik udało się tutaj wykręcić. Ja dostałem 244 tokeny, nie mam pojęcia ile one mogą być warte. Oczywiście pamiętajcie również o tym, aby sprawdzić sobie tutaj stronę BounceBit i zakładkę AirDrop, połączcie się portfelem MetaMask czy też innym, który używacie na co dzień, ponieważ jeżeli działaliście na testnecie, to niewykluczone, że należy Wam się tutaj również AirDrop. Widziałem osoby, które dostawały 1000 tokenów bodajże, czekajcie, sprawdzę. O, tutaj pojawiła się ta informacja od Radosława, dostał 83 za BounceBit MegaDrop plus 1000 za depozyt na testnecie, czyli bezkosztowo dostał jeszcze 1000 tokenów. Nie zdziwię się, jak będą miały one wartość, nie wiem, 500, 600, 700 dolarów, za chwilę zobaczymy ile dokładnie. Tak więc tutaj macie też potwierdzenie, że warto testnety wykonywać, bo tam nie angażujemy realnej kasy, tylko nasz czas. No i to może być naprawdę niezły wynik. Tak więc o takiej ilości my tutaj rozmawiamy, chociaż mogą być osoby, które mają więcej. Dajcie znać w komentarzach, ile Wam się tutaj udało zdobyć, jeżeli oczywiście działaliście na BounceBit, bo za darmo nic tutaj nie wpada. Ja mam równe 0, ponieważ tutaj nie działałem, no ale info Wam przekazuję tak, aby każdy z Was mógł sobie tutaj na spokojnie to sprawdzić. Dobra, tak więc czekamy do 12 i sprawdzimy wyniki, a ja lecę z kolejnymi informacjami. Zostańmy na giełdzie Binance, bo tutaj dzieje się bardzo wiele. I kolejną informacją jest oczywiście Launch Pool, o którym Was poinformowałem. Jest to token NOT, który na pewno obił Wam się o uszy, bo mogliśmy go kopać przez ostatnie miesiące w aplikacji Telegram. Ja oczywiście, jak dobrze wiecie, tego nie robiłem. Zignorowałem temat, ponieważ na sieci TON nie działałem wówczas. Ta sieć nie była mi znajoma, chociaż hype zauważałem i tak jak mówię, nie doceniłem tematu. Jak się okazuje, czasem śmieszne akcje, które wydają się wręcz głupie, mogą dać również zarobić fajne pieniądze. Ile konkretnie za klikanie ekranu uda się zarobić ludziom? Nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach po listingu tego tokena, ile udało Wam się zrobić z aplikacji tokena NOT. Ja postaram się nagrać, może już jutro, jeżeli znajdę chwilę czasu, o tym launch poolu oraz projekcie tokena NOT, ok? Bo myślę, że warto się tym zainteresować, bo jest to temat, który może ułatwić nam docenianie tego typu akcji, nie ignorowanie ich, jak ja to zrobiłem. No ale tak jak mówię, nie można być wszędzie, nie można wszystkiego robić. Czasami trzeba podjąć decyzję, na co się zdecydować. Ja tutaj podjąłem złą decyzję. No ale jak wiecie, zawsze transparentnie Was o tym informuję, co robię, czego nie robię. I mówię tylko o tych akcjach, które sam zawsze wykonuję. No i zobaczcie, launch pool tokena NOT na giełdzie Binance trwa już kilka godzin. Będzie on łącznie trwał 3 dni, a więc czasu niewiele. Po czym oczywiście będziemy mieli listing. Można wrzucać tutaj FD, USD oraz BNB. Ale co ważne, jeżeli korzystaliście z Megadropu, blokowaliście swoje tokeny w zakładce R na określone czas, nie wiem, 120 dni, czy inny, który wybraliście, no to tak naprawdę tutaj nic nie musicie robić, bo te tokeny BNB z automatu pojawią się tutaj na Waszym saldzie. Zobaczcie, mam 11 sztuk, mimo tego, że wrzuciłem jedynie 0,946, bo miałem jeszcze dodatkowe BNB. No i na ten moment nakopało mi 159 sztuk tokenów NOT, a jeżeli chodzi o potencjał ceny tokena NOT, no to obstawia się w dniu listingu tę cenę na poziomie 0,01 lub 2 i na dniach sprawdzimy tak naprawdę, jaki uda się tutaj wyciągnąć wynik. Tak jak mówię, nic dodatkowo nie musimy robić, jeżeli korzystaliśmy z Megadropu, bo to jest właśnie ten przywilej działania na Binance, że rzucając sobie zakładkę Earn, blokując tokeny pod
akcję Mega Drop. My również z automatu bierzemy udział w launch poolu, więc nawet się nie da o tym zapomnieć. Nawet jeżeli będziemy na wakacjach, ominie nas ta informacja, to i tak z automatu kopiemy te tokeny. Tak jak widzicie, moje 11 sztuk BNB od razu z automatu tutaj działa. Mam nadzieję, że jutro uda mi się nagrać o tym obszerny film, zarówno o tokenie Notcoin, jak i launch poolu, ale dam Wam oczywiście znać. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej akcji, którą również wykonujemy na giełdzie Binance, a konkretnie w aplikacji giełdy Binance. Chodzi o akcje z airdropami, które wykonujemy regularnie. I tutaj za jedną z takich akcji, o której mówiłem Wam właśnie tutaj w tym nagraniu, gdzie on jest, czekajcie, o, to jest ten film sprzed 3 tygodni, wpadła mi na portfel nagroda od CryptoMass, bo było to jedno z zadań właśnie przy airdropie od ZK Sync Era. Tam działaliśmy w trzech różnych aplikacjach, między innymi właśnie to było to Maze. Działaliśmy również na Zero Land. No i mówiąc krótko, staraliśmy się tutaj o różne nagrody. Ja dostałem $199 w USDT na sieci ZK Sync. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, idź pan w chuj. Tak jak Wam napisałem, musimy sobie wejść w zakładkę nagrody. Pokazuje się ewentualna nagroda, a tak jak pisaliście na Telegramie, no i tutaj Michał pisze o $10, Karol o 50, Mariusz również 10, Ema o ulti, ale to już poruszyliśmy poprzednio, no i Kon również $200, także bardzo, ale to bardzo się cieszę. Tak jak napisałem, tutaj nie każdy wygrywał, 200 osób zostało wybranych, które dostało taką aż kwotę, natomiast no, kto sobie szansy nie daje, ten na pewno ma gwarancję tego, że nic nie zostanie, a te osoby, które działają, mogą cieszyć się z tego typu zysków. No i teraz od razu przy okazji chciałbym Wam przypomnieć o tym, że też na dniach, kilka dni temu podałem Wam informację o kolejnych możliwościach, jest to akcja od ZK Link Nova, wszystko Wam tutaj opisałem w tym artykule, czy też poście na X-ie. Druga dotyczy holograf i trzecia tokena UX, UY. Tutaj jest bardzo ważna regularność, żeby każdego dnia pojawić się i odbierać tokeny. Łącznie możemy ich odebrać 224 z tego typu akcje. No i za samo podłączenie portfela mamy również 25 tokenów, więc myślę, że warto. Chociaż nie wiem, jaką osiągnąć cenę. Czas pokaże. Wbijajcie do aplikacji Web3 Wallet. Film o tym macie oczywiście na kanale. Jest to nagranie. Myślę, że będzie pomocny dla wszystkich nowych osób, które jeszcze wcześniej nie działały na tym portfelu z tą aplikacją. No a same zadania z tą instrukcją na pewno Wam się uda bez problemu wykonać. Pamiętajcie, to Wam pokazuję nie po to, aby się chwalić, tylko bardziej na zachętę, że warto te akcje wykonywać, bo czasami sumki pojawiają się naprawdę fajne i te sumy później można wykorzystywać w różnego typu akcjach na rynku krypto, nie ponosząc dużego ryzyka, że angażujemy swój własny kapitał, bo jest to kapitał, który już na rynku zarobiłem i to zarobiłem w łatwy sposób. I teraz takie $199 mogę wrzucić przykładowo w Launchpad i tutaj od razu dla Was informacja, że w Yield App pojawił się kolejny, ostatnio informowałem Was o MI3, czy też ME3, ja w nim brałem udział, udało mi się pozyskać, już Wam pokazuję, 25 714 tokenów za 180 USDT, no i teraz jest właśnie kolejny. Mamy podaną cenę tokena, zresztą możemy dowiedzieć się więcej klikając w tym miejscu. To jest łączna kwota, którą tutaj chcą zebrać. Trwa on 7 dni, pozostało jeszcze tylko 2 dni. No i mając określony poziom, możemy alokować określoną sumę, ok? Więcej mówiłem Wam w filmie, czekajcie, gdzie on jest. O, dokładnie tym, więc sobie do niego wróćcie. Nie będę teraz tego omawiał ponownie, bo nie ma czasu. Natomiast można bez problemu sobie wziąć w tym udział. No i ja właśnie zamierzam za tą nagrodę, którą dostałem, wziąć udział również sobie tej akcji. Dobra, kasa już mi dotarła, więc mogę tutaj działać tak jak poprzednio. Muszę podać adres do dystrybucji tokena na sieci Base, czyli podam mój adres portfela MetaMask, bo tam dostanę tokeny później. Minimalna kwota jest to $100, ja rzucę tak jak poprzednio 200, 20 mi za koszul, czyli będę miał alokację około 180 USDT, jeżeli oczywiście będzie mi się taka należała, bo to wszystko zależy od powodzenia tej akcji, czy też zainteresowania nią. Im więcej osób, im więcej włożą tam kasy, no to ta alokacja oczywiście może się zmniejszyć. No ale deklaruję 200. Tak jak mówiłem, 20 mi za koszul, potwierdzam, rozumiem. No i mam już zdeklarowana kwota 180 USDT, czyli podobnie jak tutaj w przypadku MI3. Czy ta akcja da to zarobić? Nie wiem, ale to już ryzykuję dużo mniej, ponieważ ta kwota już była zarobiona na rynku. Więc jest mi po prostu łatwiej podejmować tego typu decyzje. Ale to oczywiście nie koniec launchpadów, czy też akcji typu IDO. Za chwilę przejdziemy do kolejnych. Dobra, zadania na giełdzie Binance mamy już odhaczone. Przejdźmy teraz na Bybit, bo tutaj również dzieje się dużo dobrego. Mamy kolejny launch pool, w którym bierzemy udział już od kilku dni. Info Wam przekazywałem, natomiast pojawiło się kolejne. Tak jak już Wam nieraz mówiłem, na Binance i na Bybit dzieje się dużo dobrego. Akcji jest multum. No i kolejna rusza za 1 dzień i 23 godziny, dokładnie 15 maja o godzinie 8 UTC, czyli 10 czasu polskiego, możemy już alokować środki i jest to tym razem USDT, ponownie MNT, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, i token CTA, jeżeli ktoś z Was go posiada na portfelu. I teraz bardzo ważna informacja, pamiętajcie, powtórzę to raz jeszcze, ja nigdy nie kupuję tokena, który
pojawia się w launch poolu, aby go tutaj farmić dodatkowo. Natomiast gdy mam taki token na portfelu, zawsze z takiej okazji korzystam i staram się je tutaj zagonić w launch poolu do pracy, bo one generują fajne zyski właśnie w tego typu akcjach. Zrobiłem wyjątek w przypadku Mold, który dostałem w airdropie, zresztą mam tę informację przygotowaną dla Was również i myślę, że jest to dobry czas, aby o tym teraz powiedzieć. Pamiętajcie, że możecie sprawdzić, czy należy Wam się airdrop tokena Mode. Ja dostałem tych tokenów, z tego co pamiętam, 1980, no dokładnie 1950 i to był właśnie ten wyjątek. Tutaj wrzuciłem sobie zamiast do tego launch poolu na giełdzie Bybit, wrzuciłem sobie tutaj staking, ponieważ jest zapowiedziany drugi sezon airdropu i ja nie wiem, czy za staking dostanę coś dodatkowo w przyszłości, natomiast podjąłem takie ryzyko, a nie inne, że te tokeny ani nie sprzedałem, ani nie wrzuciłem do launch poolu, tylko właśnie tutaj staking i zobaczymy, jaki uda się tutaj wykręcić wynik. Zostaje Wam link do strony w opisie nagrania, możemy brać udział w tym drugim sezonie również. Ja od razu mówię, nic dodatkowo nie robię, tylko rzuciłem tokeny, które dostałem za free w airdropie, ok? Nie chcę po prostu ponosić dodatkowego ryzyka, jest tego tak dużo, że nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować, a jak nie jestem w stanie się zaangażować na 100%, to po prostu nie robię tego, aby nie ryzykować swoich własnych środków, ok? Wrzuciłem tylko token mod, który dostałem za free, bo to jest dla mnie dużo mniejsze ryzyko. Linki do wszystkiego zostawię Wam w opisie, więc możecie bez problemu to później znaleźć i zapiszcie sobie w kalendarzu 15 maja, godzina 10, kolejne okazje na darmowe tokeny. To oczywiście nie koniec akcji na Bybit, idziemy do kolejnej, a jest to oczywiście Launchpad, którego subskrypcja rozpocznie się za 1 dzień i 19 godzin. Pamiętajcie o tym, aby nie zapomnieć, kliknij subskrybuj, bo jak tego nie zrobicie, no to bez znaczenia, czy trzymacie tokeny MNT, czy trzymacie USDT, wy nic tutaj nie dostaniecie, jeżeli nie subskrybujecie tej akcji, ok? Ja mam 2028 tokenów MNT, one oczywiście pracują mi w launch poolu i to jest właśnie to fajne, że w dwóch akcjach naraz biorę udział. Launch pool się zakończy, wezmę udział tutaj w launchpadzie i następnie błyskawicznie zacznę brać udział w launch poolu tokena CTA, tak więc te tokeny non-stop są tutaj używane na giełdzie Bybit i to mnie bardzo cieszy. Tak więc pamiętamy, przychodzimy tutaj 15 maja od godziny 5.30 rano do godziny 11 UTC, czyli 13 z tego co widzę, bo jest dystrybucja. Musimy tutaj kliknąć subskrypcję, bo tam pisaliście w komentarzach w poprzednich nagraniach, że nic nie dostałem, no ale wiadomo jest, że nic się nie dostanie, jeżeli się nie wykona w 100% akcję krok po kroku, tak jak Wam pokazuję w nagraniach. OK, zapisujemy datę, aby o niczym nie zapomnieć, a ja lecę do kolejnych akcji. A jest nią tak zwany token splash, również na Bybit i zobaczcie, tych akcji tutaj jest od groma. Sprawdźcie sobie, które są aktywne, które można jeszcze wykonać, co konkretnie należy zrobić. Jest również token BB, klikamy oczywiście Join Now, no i tutaj mamy wszystko opisane. Kiedy, co, kto powinien, czy też może zrobić. Jest akcja dla nowych, za co można zgarnąć 30 BB, jest akcja oczywiście dla starych, czyli nas, użytkowników, którzy już korzystają z giełdy Bybit od dłuższego czasu i my możemy nawet zdobyć 1000 BB. Wielkość nagrody będzie tutaj zależała od tego, jak duży wolumen wykręcimy, minimum 500 USDT na parze właśnie BB na rynku spot, czyli kupujemy za 250, sprzedajemy za 250 i już się będziemy kwalifikować do określonej nagrody. Tylko pamiętajcie, że tutaj jest ryzyko tego typu, że możemy stracić po prostu na wymianie. Jeżeli będzie miało miejsce duże wahanie ceny, no to trzeba na to na pewno uważać. Wszystko jest opisane, poczytajcie dokładnie. Ja na pewno dam sobie tutaj szansę. Jeżeli chodzi ogólnie o akcję Token Splash, możemy znaleźć tę zakładkę w Trade, Spot, X czy X, jak to woli. No i tutaj jest token splash. OK? Więc to mamy ogarnięte i idziemy dalej. Jest również akcja na airdrop hunt. Mamy token Venom, mamy token Mode, KMNO i inne jeszcze aktualne, więc sobie sprawdźcie, co jeszcze można wykonać. Wrócę jeszcze raz do akcji KMNO, bo jedna z osób pod ostatnim nagraniem Crypto News powiedziała, że niedokładnie wszystko omówiłem wykonując te akcje. Chodziło konkretnie o wypełniony formularz, ok? Tutaj się wypełniało formularz i tam w formularzu było napisane, żeby wykonać również różne zadania, bodajże na portfelu, tam trzeba było jakieś trade wykonać na jakieś duże kwoty. Ja tego nie robiłem i od razu Wam przekazuję taką informację, bo chyba tego wcześniej nie zrobiłem. Tutaj na kanale pisałem o tym na X, na Telegramie, że ja wykonuję tylko i wyłącznie te akcje, które są tutaj opisane na Bybit. Jeżeli nic za to nie dostanę, spoko, nic się nie dzieje, natomiast nie wykonuję tych dodatkowych, które są tutaj opisane przy zadaniach w formularzu, ok? Jeżeli nie ma czegoś tutaj opisanego w zasadach, nie ma tutaj na stronie, to ja dodatkowo nic nie robię. Jeżeli zrobię wyjątek, że zdecyduję się na wykonanie czegoś, bo po prostu będzie to łatwe, nie będę musiał angażować swojej kasy, no to wówczas ok, tak będę robił. Natomiast w przeciwnym wypadku nigdy tego nie robię, żeby nie tracić swojej kasy. No bo tutaj mamy niestety losowanie, więc nie mam gwarancji, że cokolwiek dostanę. A tu wchodziły w grę naprawdę duże kwoty, z tego co pamiętam, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją osobę. No i też tę zakładkę możemy znaleźć w tym miejscu. O, tu. No i są kolejne, tak jak mówię, do wykonania, ok? Sprawdzamy konkretnie, co należy zrobić. Oczywiście klikamy zarejestruj, pyk. No i wykonujemy te wszystkie zadania, dzięki czemu mamy szansę tutaj również zdobyć 350 mod. Za chwilę to będę robił, w tym nagraniu niestety nie mam czasu. I kolejne od Venom, ciach, znowu rejestrujemy i też proste zadania. No i zobaczcie, tu przykładowo każą nam zrobić swap na $100 i 60
Venomów zablokować. Ja tego nie robię. Wykonam wszystko, co jest tutaj opisane. Podam również tutaj swój adres, natomiast nie będę tego wykonywał, żeby nie ryzykować swojego kapitału, bo musiałbym kupić Venom, a tego robić nie chcę. Jeżeli byłby sam swap, no to jeszcze okej, spoko, mógłbym to zrobić. Natomiast Venomów nie mam zamiaru tutaj kupować. Jeżeli nic nie dostanę, trudno. Wykonam po prostu te proste zadania, które zawsze są podane jako podstawowe. Wy oczywiście zróbcie jak chcecie, nie sugerujcie się moją opinią, ja wam tylko pokazuję, co robię, a wy jak chcecie, to możecie po prostu sobie te zadania również wykonać. No a tutaj, jeżeli chodzi o tę zakończoną akcję M-Star, no to właśnie tokeny wpadły nam na konto, zobaczcie. U mnie jest to 440 tokenów, no ale jak widać cena była dużo wyżej, więc ja sobie tych tokenów nie sprzedaję, no bo po tej cenie jest to około 9 dolarów. Ja jestem zadowolony, jak ktoś chce, może sprzedawać, ja trzymam, licząc tutaj na dużo wyższą wycenę. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość w tym przypadku. Od razu przekażę wam info również na Telegramie i X-ie. Możemy również sprawdzić, czy należy nam się jakiś airdrop od Holograph. Pamiętacie, przed chwilą mówiłem wam, że mogliśmy, czy możemy wykonywać akcje na giełdzie Binance w aplikacji Web3, starając się o airdrop tego tokena. Natomiast my, działając również oprócz tego w różnych innych akcjach, możemy też sprawdzić, czy coś należy nam się za te działania. I robimy to właśnie na tej stronie, link do niej macie w opisie tego nagrania. Klikamy sobie w tym miejscu, otworzy wam się taka strona, klikamy accept, no i łączymy się portfelem. Ja wybiorę MetaMask. No i ja na tym portfelu publicznym, do którego wszyscy macie dostęp, wiecie, że nim tylko i wyłącznie wykonuję akcje w tego typu filmach, otrzymałem 5489 tokenów. Nie wiem, czy to dobry wynik, czy zły. Zobaczymy, jaka będzie cena tego tokena. Dajcie znać w komentarzach, ile wy dostaliście tokenów. No i teraz, jak już sprawdziliśmy naszą ilość, klikamy sobie Learn More i tutaj wyświetli wam się opis tej akcji. Ja oczywiście dałem wam znać już na X-ie, na Telegramie, natomiast powiem to jeszcze również w tym nagraniu. Taka ilość tokenów HLG, czyli 5% całego supply, zostanie rozdana w rundzie pierwszej. Tutaj mamy kryteria, kiedy był snapshot. Oczywiście przed chwilą sprawdziliśmy, czy w ogóle łapiemy się na ten airdrop, no ale to, co najważniejsze, zobaczcie, my nasz portfel będziemy musieli połączyć de facto z kontem Bybit, a więc mamy kolejne potwierdzenie, że na giełdzie Bybit po prostu warto być, bo tutaj dzieje się dużo dobrego, no i też projekty wybierają właśnie tę giełdę, aby ewentualnie zweryfikować swoich użytkowników, czy naprawdę nie są jakimiś farmerem, czy nie mają multikont. I to w mojej ocenie jest fair, jeżeli ktoś robi akcje regularnie na portfelu, wykonuje je systematycznie, to dlaczego ma nie dostać większego airdropa od innych, którzy farmią na różnych kontach, wykonując podobne czynności, ok? Oczywiście możemy się z tym nie zgadzać, możemy to hejtować, możemy być niezadowoleni, natomiast jest to indywidualne podejście do tego projektu, w tym przypadku Holograph, i wybrali taką drogę, a nie inną, aby ograniczyć multikonta. No chyba, że taka osoba teraz założy całej rodzinie konto na Bybit, babci, dziadkowi, cioci, wujkowi. Jeżeli ma tych kont 10-20, no to niestety, ale z wszystkich prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać. Tak więc sprawdźcie wszystkie portfele w pierwszej kolejności, zobaczcie, gdzie jest największa alokacja i taki portfel podłączcie sobie do giełdy Bybit. I co ważne, mamy czas od 13 maja do 23 maja, czyli okrągły tydzień na to, aby zarejestrować się. Dystrybucja jest 23 maja, rezultaty również 23 i jest jakiś lock-up period, także na spokojnie się z tym zapoznajcie, a my klikamy sobie teraz w tym miejscu. Bybit Buy Starter. Tutaj m.in. w przeszłości mieliśmy akcje od Sui oraz MNT, w których braliśmy udział. Teraz mamy HLG. No i oczywiście logujemy się na konto na giełdzie Bybit i powinna wam się wyświetlić taka informacja. Holograph, HLG, wszystkie linki do white paper oficjalnej strony. Możemy się zapoznać z projektem na spokojnie. Nawet warto to zrobić w mojej ocenie, bo później będziemy wiedzieć, czy taki token trzymać długoterminowo, czy od razu sprzedać w dniu listingu. No i najważniejsze daty. Akcja trwa 9 dni. Mamy okres rejestracji, który potrwa do 23 maja. Dystrybucja również 23 maja od 5, czyli 7 czasu polskiego do godziny 12 czasu polskiego i rezultaty podobnie. I tak jak wspomniałem, musimy przejść proces KYC level 1, sprawdzić, czy jesteśmy w regionie, który kwalifikuje się, u mnie jest ok, mieć na koncie minimum 100 dolarów, u mnie również się zgadza, no i zweryfikować status, czy w ogóle się łapiemy, czyli klikam w tym miejscu, zapoznaję się z wszystkim, agree, łącz swój portfel, wybieram oczywiście MetaMask, połącz z portfelem, klikam połącz, podpisuję wiadomość na portfelu, gratulacje, tylko jeszcze nie wiem za co, no chyba za to, że już jestem na waitliście, czyli powinienem się tutaj na to załapać. No i teraz klikamy w tym miejscu i odpowiadamy na proste pytania, czy jesteśmy rezydentem US, jeżeli nie, klikamy nie. Tutaj mamy chyba stówkę chcieli, tak, stówkę. No i czy USDT wróci do nas na nasze konto Founding Account po zakończonym evencie? Tak, confirm, wszystkie odpowiedzi poprawne. No i teraz ta stówka, którą mamy na koncie, zostanie zablokowana, no i wróci do nas po zakończonym evencie. Klikamy confirm, zapoznajmy się jeszcze raz z zasadami, jeżeli się zgadzamy, klikamy w tym miejscu. Confirm. I subskrypcja zakończona sukcesem. Klikam OK. No i powinienem dostać tokeny w dniu listingu. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. W każdym razie jestem przygotowany. Mam nadzieję, że taką ilość tokenów tutaj dostanę. Tak jak mówię, na spokojnie posprawdzajcie wszystkie portfele. Zobaczcie, gdzie jest największa lokacja. Taki portfel łączcie do konta. No i dajcie znać w komentarzu, ile dostaliście tych tokenów. Także to mamy na Bybit. I teraz przechodzimy do KuCoin, bo tutaj mieliśmy ostatnio Burning Drop i był to token CTA, właśnie ten, o który będziemy się starać niedługo w Launch Pool na giełdzie Bybit. Zobaczcie, jak to wszystko się fajnie zazębia. I ja tutaj dostałem, czy też dostanę tych tokenów. Już wam pokazuję. CTA. O, jest.
168 sztuk, za zamrożone 150 KCS, spaliłem chyba jedną sztukę z tego co pamiętam, no i tu po prostu cierpliwie czekam na listing, natomiast tak jak mówię, pojawiła się nowa akcja, dzisiaj od 12, info wam przekazałem, ja natomiast nie mogę wziąć w tym udziału, bo nie mam tokenów KCS, wszystkie już są zamrożone, ostatnio wrzuciłem również 350 w token WSDM, których dostanę 7849, zobaczymy jakie będą wyniki, oczywiście dam wam o tym znać, natomiast was informuję jak zawsze o czasie, że tutaj również dzieje się dużo dobrego, po prostu pamiętajcie, że Burning Drop regularnie również się tutaj pojawia. No ale to oczywiście nie wszystko, bo mamy również Lifeform, tak zwany Spotlight, o którym wam film już nagrywałem na kanale 10 dni temu, jest to nagranie. No i tutaj cierpliwie czekamy na rezultaty, które pojawią się jutro o godzinie 12 czasu polskiego, więc sobie sprawdźcie, czy wasz bilet został wylosowany, jeżeli braliście w tym udział. Kalkulacja rozpoczyna się dzisiaj od godziny 12, więc akcja już praktycznie jest zakończona. No jest to ten sam token, jak widzicie, który w Launchpadzie będziemy mogli zdobyć również na Bybit. Także ja korzystam, jak się takie akcje pojawiają na giełdach, które używam, dając sobie szansę właśnie na darmowe tokeny, bo w tym przypadku jest to token darmowy, po prostu musimy zamrozić określoną ilość gotówy na określony czas. No ale o tym mówiłem w filmie, nie będę tego powtarzał, wróćcie sobie w wolnej chwili, żeby wiedzieć w przyszłości, jak z takiej akcji korzystać właśnie jak Spotlight na KuCoin. Zapiszcie sobie daty i lecimy do kolejnej informacji. A jest to wynik People's Launchpad, w którym staraliśmy się o tokeny BIT. Pamiętajcie, że aby móc wziąć w tym udział, musimy mieć tak zwane inskrypcje ALI i te inskrypcje zdobywaliśmy, jak pamiętacie, za jedną z akcji na sieci Lina, gdzie zdobywaliśmy punkty pod potencjalny airdrop od Lina. To wszystko się zazębia, to wszystko jest połączone ze sobą i można powiedzieć, że ten launchpad jest konsekwencją moich działań. I tutaj ktoś zadał pytanie w jednym z komentarzy, czy nagram o tym obszerny film i moja odpowiedź jest taka, której również jemu udzieliłem, że ja nie nagrywam nigdy o czymś, czego sam nie używam i tutaj może się teraz wydać wam to pokrętne. No bo jak nie używasz, jak używasz, pokazujesz informacje. Chodzi mi tutaj o to, że jeżeli nie miałbym takich inskrypcji za działania, które podjąłem jakiś czas temu w ramach airdropu od Linea, no to po prostu nie kupiłbym takich inskrypcji, żeby brać udział w tym launchpadzie. Mam nadzieję, że jest to dla was zrozumiałe. Ja po prostu korzystam z tego, bo i tak mam inskrypcje, które zdobyłem, bazując na pierwszym wyniku, jaki udało mi się tutaj osiągnąć, czyli chodzi o token Merl, bo tutaj za alokację niecałe 3 centy wpadło mi 552 tokeny warte wówczas prawie 1000 dolców, tam chyba było 800, 900, już teraz nawet nie pamiętam, możecie sobie wrócić do tych postów. O, 800 nawet napisane. No i teraz właśnie miał miejsce drugi launchpad, w którym również wziąłem udział i jeżeli chodzi o moją alokację, w tym przypadku dostałem również około 3 centy i za te 3 centy kupiłem 43,5 tokena BIT właśnie w tym launchpadzie. I jeżeli chodzi o sam wynik tego tokena, dam wam oczywiście znać, jak już będzie listing. Także myślę, że jest to dla was zrozumiałe. Podaję wam informacje, bo tutaj wiele osób korzystało z tej akcji na Linea, dostało inskrypcje, więc warto te inskrypcje po prostu używać. Jeżeli zysku nie zrealizowaliście i nie sprzedaliście tych inskrypcji, no to po prostu warto je zaganiać do pracy, bo tu małym kosztem można zdobywać tokeny, które później mogą zrobić dobre wyniki. Lecimy dalej. No i teraz informacja o Decobait. Ja wam o tym nagrywałem już miesiąc temu, a chodzi konkretnie o kolejne IDO, który pojawi się w tym launchpadzie. Jest to token Verida, ten sam, który dostawaliśmy na Seeduspad. Do Seeduspad za chwilę sobie jeszcze przyjdzie. W każdym razie obecnie trwa okres waitlist, a jutro od 13 możemy korzystać z gwarantowanej alokacji. Pamiętajcie, że tutaj nawet nie mrożąc żadnych tokenów możemy mieć alokację około 5-6 dolarów, które od czasu do czasu robią naprawdę fajne wyniki, więc myślę, że po prostu warto korzystać, nie ignorować tego typu akcje, bazując na tym, że mamy tutaj również 7-dniowy refund, czyli możliwość zwrócenia naszej alokacji, jeżeli przykładowo okaże się, że listing był niewypałem i te 25%, które otrzymujemy, nie zwróci nam wkładu lub nie będzie zbliżone do tego wkładu, no to można po prostu odzyskać nasze włożone środki. Mówiłem o tym filmie, nie będę tego powtarzał, wróćcie sobie do tego, zapisujemy daty, jeżeli was ta akcja oczywiście interesuje. A kolejna dotyczy projektu Sakuru. Ja tutaj będę starał się kupić każdą możliwą alokację, zarówno gwarantowaną, jak i tą, kto pierwszy, ten lepszy. Data, którą należy zapisać, to jest 28 maja. Jest to gwarantowana alokacja. Wcześniej oczywiście wystartuje możliwość zapisania się w ogóle na tą akcję. No i first come, first serve od 29 maja. Tutaj również mamy 5 dni na ewentualną rezygnację, jeżeli coś pójdzie nie tak w new listingu, dostajemy 25%. Ja tak jak mówię, na pewno będę brał w tym udział. Pokażę wam jeszcze, jakie wyniki ostatnio zrobiły tokeny właśnie z IDO na Decobait. Blaze skoczył z ceny 0.004, po której kupowaliśmy ten token, na 0.003, było to 648%. I dzięki temu właśnie udało mi się tutaj wyciągnąć włożony wkład. Te 20%, które otrzymałem, sprzedałem. No i tak naprawdę 80% mam teraz jako moonbug, który bez ryzyka mogę podtrzymać w czasie hossy. To nie był oczywiście jedyny token, który zrobił wówczas fajne wyniki, no bo również FRBK poszybował w tamtym momencie. Moja alokacja 474 dolary minus wyciągnięcie 319 na start była warta w pewnym momencie już nawet 8787 dolarów przy cenie 0.34 za ten token. Jeżeli chodzi
chodzi o procenty, 1237%, czyli 12x, które zostały osiągnięte w 24 godziny. Wynik niesamowity. Zresztą jak inne IDO, które miały miejsce do tej pory na Decobate. Zobaczcie sobie w wolnej chwili ten film, przypnę go Wam w górnym prawym rogu, a ja lecę do kolejnej informacji. No i jest to oczywiście SeedusPad, z którego również korzystam. Jest on, można powiedzieć, klonem Decobate. Wszystko wygląda identycznie. W ten sam sposób zapisujemy się na waitlistę, korzystamy z gwarantowanej alokacji, czy też z first come, first serve. No i tutaj mamy podane datę. Dzisiaj wszystko się rozpoczyna od godziny 12, czyli tak jak mówiłem, dzieje się sporo w poniedziałek 13. Najpierw listing na Binance, teraz mamy gwarantowaną alokację na SeedusPad. O ile tutaj nie musimy się śpieszyć, to listing Binance musimy być o czasie, żeby po prostu nie przeoczyć dobrej ceny. Tak więc za chwilę pokażę Wam, jakie wielkości dostałem tutaj alokacje. Ja mam oczywiście tutaj tier Ruby i na spokojnie sobie tutaj za chwilę wrócimy. Kolejne info, jest do odebrania airdrop tokena Masa. Ja dostałem 1398 na tym portfelu, łącznie tych tokenów było dużo więcej, kilka portfeli mi się załapało. Wybrałem okres 12 miesięcy blokowania środków, dzięki czemu dostanę jeszcze bonus 44%, tak jak widzimy na zdjęciu. Mój bonus to 496 tokenów, a obecnie mogę odebrać 225 z gwiazdką, czyli od 11 maja możemy tokeny odbierać na tej stronie, aczkolwiek tak jak mówię, gwiazdkę, bo nie wiem jak, w jaki sposób je odebrać. Jak się tylko dowiem, dam Wam o tym znać na Telegramie, na X-ie. Na ten moment nie mam zielonego pojęcia, jak te tokeny się odbiera. Jak znajdę chwilkę i to ogarnę, na pewno przekażę Wam taką informację. Tak czy inaczej, wchodzimy sobie na stronę, sprawdzamy, czy airdrop nam się należy, no bo dla przykładu u mnie jest to około 224 dolarów tylko na jednym portfelu, oczywiście przy tej cenie. Link do tego macie w opisie, a ja lecę dalej. Warto również sprawdzić, czy należy Wam się airdrop na sieci Base tokena Spec. U mnie było 0, natomiast może coś działaliście, może akurat Wam się coś należy, więc warto sobie sprawdzić, bo kwota była niesamowita, przynajmniej u Podka. I kolejna informacja dotyczy kotów SmartCat, które karmiliśmy jakiś czas temu, a dzisiaj dzięki nim możemy wziąć udział w launchpadzie projektu Red Brick Land. I tutaj generalnie mamy 74 godziny, aby wziąć w tym udział. Jeżeli mamy tokeny SLN, które dostaliśmy w airdropie właśnie za karmienie kotów i nie sprzedaliśmy tych tokenów, to również możemy je wrzucić. Ja natomiast wrzuciłem kota, dołączyłem również do Discord oraz na X, no i już tutaj dałem sobie szansę na jakiś potencjalny airdrop, zobaczymy co uda się tutaj osiągnąć. Jeżeli macie koty albo tokeny, no to działajcie, link macie w opisie. I kolejna informacja dotyczy GameSuite, mamy kolejną akcję airdrop, tym razem z projektem Chain for Energy. Są tutaj proste akcje od Galaxy, nie wiem czy wszystkie można jeszcze wykonywać, natomiast spróbujcie, jeżeli macie możliwość, no to warto je wykonać, bo tutaj również jakiś airdrop będzie w przyszłości należeć, a zobaczcie jak mało osób działa. 500, a pierwszą misję wykonało 1553 osoby. Tak, do 31 maja można jeszcze działać. Jak ktoś chce, no to link macie w opisie. I lecimy dalej, tym razem chodzi o Star Heroes. Pamiętacie sobie, tutaj działaliśmy pod airdrop tokenów, które już oczywiście dostaliśmy. Następnie można było kupić mapy, czy też NFT, takich tutaj wariatów. I chcę Wam przekazać informację, o której sam dowiedziałem się przypadkowo. Nie wiem, jak mnie to minęło, powiem Wam szczerze. Natomiast jeżeli kupowaliście to NFT tych Heroesów, to możecie je zagonić na misję, zdobywając kolejne levele tych robotów. Ja mam ich 13. Na razie zająłem się tym, aby 4 wrzucić na jak najwyższy level. Zobaczcie, są obecnie na misji. Link do tej strony zostawię Wam w opisie tego nagrania. Oczywiście całą akcję mamy opisaną w tym miejscu, możecie sobie kliknąć. Otworzy Wam się taka strona, gdzie mamy wszystko pokazane i opisane. Natomiast głównie chodzi tutaj o to, aby po pierwsze zasilić sobie Wasze konto tokenami STAR. Klikamy w tym miejscu i takie zasilenie wykonujemy, bo tutaj, aby wysłać Heroesa na misję, musimy właśnie mieć tokeny STAR, którymi opłacamy takie misje. Mam 4 właśnie wysłane na misję, mam level 2, tych leveli jest tego co widzę 10, a pokażę Wam przykładowo, jak się wysyła takiego robota na misję. Klikamy w tym miejscu, wybierz misję, jeszcze raz. I tutaj mamy różne misje do wyboru, od takiej, która generuje 65 experience, do takiej, która może nam dać nawet 291, z tym, że mamy tutaj różne opłaty w zależności od okresu, który chcemy wybrać. 10 godzin to jest przykładowo 32 star, 5 godzin 64 star, a przy tych misjach mamy takie stawki. Dajmy na to, że wybiorę tą, ciach. I mój robot został wysłany na misję. Experience się od razu zwiększył do 779 i 2 godziny potrwa okres, w którym nie mogę tego robota już używać, a jak ten czas upłynie, mogę ponownie starać się go wysyłać na misję. Jeżeli chodzi o moją strategię, ja staram się tutaj używać tokeny, które... Czekajcie, tylko zamienię sieć. Generuje stakingu. Jak wiecie, wrzuciłem tutaj 3790 tokenów STAR. No i one generują mi zyski. Wykopałem już 31 tokenów STAR. Ja sobie właśnie je odbiorę. Odebrane. No i teraz tutaj dorzucę do puli. Za chwilę powinny się pojawić. I to właśnie tymi tokenami będę opłacał te misje. O jest, 37. Tak, aby nie ryzykować swojego kapitału tutaj. Bo są to tokeny, które wygenerowałem ze stakingu. Ok? W taki sposób będę zwiększał experience. Chcę chociaż jednym robotem dojść do 10. Mieć kilka też na wyższym poziomie. No a czy mi się to opłaci robić? Czas pokaże. Mapy jeszcze nie są dostępne. Ale to, co możemy robić, już Wam przekazałem. Jak chcecie, to działajcie. Jeżeli chodzi o Robo Hero, czyli roboty, które również tutaj nabywaliśmy, mi udało się zdobyć 14 tego typu, 3 epickie, 1 rare.
jeden Legendary. No i warto również oczywiście pamiętać o tym, że Robo Hero jest już na App Store oraz Google Play, więc jak ktoś chce grać, może już bez problemu to zrobić. Informacja również dla osób, które posiadają NFT od Parachute. Pamiętacie, ja wam jakiś czas temu rozdawałem za free, znaczy inaczej, ja wam rozdawałem możliwość wymintowania sobie takiego NFT za free oraz miejsca na waitliście. Dzisiaj można takie NFT sprzedać za około $350, to znaczy wówczas było można, nie wiem ile teraz. Sprawdźmy, takie NFT kosztuje. O, 54, ok, czyli za 54 można próbować sprzedać, jeżeli oczywiście ktoś chce to robić. No bo ja na przykład zakupiłem sobie ten token po to, aby po pierwsze brać udział w launchpadach, a po drugie w potencjalnych airdropach i takie chyba będą tutaj miały miejsce. Zobaczcie, to jest informacja od Parachute, something coming next week, czyli dokładnie dzisiaj, 13 maja został zrobiony snapshot. Tego przynajmniej można się domyślić po tym zdjęciu. No i oczywiście należy obserwować konto na X-ie, czy coś tutaj ciekawego nam się nie pojawi, ale uważam, że każdy, kto ma to NFT, to czegoś może tutaj oczekiwać. Będę was oczywiście informował, jak jakaś informacja się pojawi. Aha, no ale zapomniałbym o najważniejszym. Jeżeli macie to NFT, to można wejść sobie tutaj na taką zamkniętą grupę, tworzoną oczywiście przez Parachute, na której mają być podawane najważniejsze informacje właśnie dotyczące NFT, launchpadów, różnych akcji, airdropów, więc warto się tam pojawić, jak takie NFT macie. I lecimy dalej, bo jest akcja do wykonania, która trwa 45 dni. Każdego dnia gramy w śmieszną gierkę. My zdobywamy punkty karma każdego dnia i one mają być wymieniane na tokeny Teva. Wszystko macie tutaj opisane. Jest to jedna z akcji, w której już braliśmy kiedyś udział i jest to, można powiedzieć, kontynuacja właśnie tych akcji, które warto w mojej ocenie wykonać, aby dać sobie szansę tutaj na potencjalny airdrop. Ja każdego dnia staram się grać, zdobywać te tokeny, no a czy było warto, czas pokaże. Tutaj na tej stronie musimy oczywiście kliknąć play, łączymy się portfelem, ja klikam continue. Wy jak nie macie takiego NFT, będziecie musieli sobie je kupić, aby w ogóle móc brać w tym udział. Ja chyba mam zdobyte 550 KP, no i za 20 minut będę mógł ponownie zacząć tutaj grać. Moja pozycja to 1985, nie za dobra, ale robię co mogę. Ile mi się uda wyciągnąć, tyle po prostu dostanę. Proste. Akcja, jak mówiłem, multum, przejdźmy więc do kolejnej. A chodzi konkretnie o aplikację na Telegramie, gdzie kopiemy tokeny HOT. Jeżeli zamawialiście portfel HOLD, to tutaj przekazywałem wam informację, że tak naprawdę za dwa tokeny HOT, które wykopaliśmy, możemy kupić około 10 tysięcy tokenów DD. Ja już to zrobiłem, nie wiem, czy akcja jest wciąż aktualna, natomiast chcę wam tylko przekazać informację, że takie możliwości się pojawiają, więc jeżeli macie ten portfel HOLD Wallet, jeżeli go zamawialiście, no to koniecznie korzystajcie z tego typu okazji, aby takie tokeny tutaj gromadzić, bo może w przyszłości da to fajnie zarobić, a myślę, że takich akcji będzie tutaj więcej. Ja właśnie spekulacyjnie w tym celu sobie taki portfel tutaj zamówiłem. Dobra, to mamy. I ostatnia informacja. Na VVS Finance pojawiło się kolejne IMO, nie mylić z IGO. IMO jest to możliwość zakupienia memcoina za CRO, wrzucamy określoną ilość CRO i za to dostaniemy określoną ilość tego tokena, tego memcoina. Wszystko rozpocznie się 15 maja o godzinie 10 czasu polskiego. Jeżeli ktoś z was chce wziąć udział, no to wiecie, gdzie się pojawić. Dobra, ja teraz cierpliwie czekam na 12, aby móc tutaj na Seedus Pad wykupić swoją alokację gwarantowaną, no i oczywiście na listing tokena BB. A few moments later. No i mamy to listing BB. Mi udało się sprzedać za 0,3, czyli dostałem około $73, dokładnie 73,2 za ilość, którą otrzymałem w Megadrop, dokładnie 244 sztuki. I jak dla mnie wynik ok, $70 wpadło. No a tokeny BNB wciąż pracują mi oczywiście w launch poolu, no a ja cierpliwie czekam na kolejny Megadrop. A jeżeli chodzi o Seedus, no to mam alokację 143 USDT i 100% wrzucam oczywiście. Robimy to na sieci Binance Smart Chain. No i First Come First Serve. Ponownie będę mógł wrzucić za około 6 godzin taką samą kwotę. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, czy pula będzie w ogóle do dyspozycji i czy uda mi się zrobić to jako pierwszy. Jeszcze sprawdźmy na szybko. O, tutaj zobaczycie 48 centów, czyli prawie dobija do 50. Ja mówiłem wam, pisałem wam na grupie, że spodziewam się ceny w okolicach 70 centów. No i myślę, że jest szansa, że do tej ceny dobijemy. Natomiast ja zrealizowałem tutaj zyski z 73 do... Jestem zadowolony, chociaż jak widać można było lepiej. Po 244 razy 0,5, $122. Także całkiem przyjemnie. Dajcie mi znać w komentarzach, ile udało wam się tutaj zrobić na tej akcji Megadrop i w którym momencie sprzedaliście token, jeżeli to oczywiście zrobiliście. I to już wszystkie informacje w tym Crypto News. Zachęcam was do komentowania, do zostawienia lajka, bo to pozwala rozwijać mój kanał jeszcze szybciej. No i oczywiście zapraszam was na kolejny film na kanale. Trzymajcie się. Hej.